Dzień dobry panowie. Witam was serdecznie w imieniu firmy Ergol.com. W tamtym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszej firmy. W tym roku postanowiliśmy odwiedzić 15 zaprzyjaźnionych akademii i klubów piłkarskich. Chcemy zobaczyć, jak trenujecie i chcemy wasz trening wzbogacić o pewien konkurs. Stawką konkursu są buty. Zwycięzca, który jako pierwszy obije poprzeczkę dwukrotnie, wybiera sobie dowolny model obuwia piłkarskiego z naszego sklepu. Życzę wam powodzenia i niech wygra najlepszy. Trenerze, jak trener ocenia występ swoich podopiecznych w naszym konkursie? Z tego co widziałem, to średnią zachowaliśmy, więc było bodajże chyba 5 bodajże, tak, poprzednich, więc chyba u nas było 6 w pierwszym podejściu, więc średnia jest. Czyli stawka, jaką były buty do zgarnięcia, nie sparaliżowała wszystkich? No, mam nadzieję, że nie. Może ktoś się sparaliżował, że tak powiem, tą stawką, ale myślę, już chłopacy troszkę grają w piłkę, można powiedzieć, kilka lat. Grali też kilka meczy o fajną i o awanse, i o fajne miejsce w lidze. A czy sparaliżowało? Mam nadzieję, że nie. No. Właśnie, czy ten element też czasami ćwiczą na treningach? Ćwiczymy, robimy różne konkursy sobie i trafianie bezpośrednio z połowy i właśnie obijanie poprzeczki, więc na pewno gdzieś tam byli do tego przyzwyczajeni i coś tam ćwiczyli. Kuba, który wygrał ten konkurs, przyznał nam się, że troszeczkę treningów opuścił ostatnimi czasy, bo bolało go podobno kolano. Najczęściej jest tak, że akurat ten, który przyjdzie i którego się nikt nie spodziewał, że to wygra, to wygrał. No, tak się stało. No dobrze, mam nadzieję, że to go zachęci do kolejnych zajęć. Dokładnie. I treningów. Poza techniką w sporcie ważne jest troszeczkę szczęście. No myślę, że tak, zdecydowanie. Tak jak już wspominałem tutaj prywatnie, że mamy takiego chłopaka, który praktycznie wszystkie konkursy wygrywa. No dzisiaj się nie udało, choć... Był blisko. W pierwszym etapie zaliczył tą poprzeczkę i był blisko. No nie udało się, ale tak jak mówię, że fajna zabawa i myślę, dla chłopaków też jakieś takie... Trenerze, gratulujemy podopiecznych, życzymy wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo.